Cześć. Jeśli już się zarejestrowałeś na Margonem i wyświetliło ci się tu po prawej stronie twój nick, wejdź do gry, wyloguj. Po prostu wciśnij wejdź do gry. Zobacz, co kryje się za niezwykłym napisem Margonem. Wow. Podobne do trochę do jakiejś niesamowitej gierki. Okej. W tej grze poruszamy się W, A, S, D. To jesteśmy my. Tutaj. Poruszamy się W, A, S, D lub po prostu strzałkami. Lub także myszką. Znaki zapytania nad NPC to znaczy, że mają dla nas jakieś zadanie. Kolejną rzeczą, jeśli chcemy bardziej rozsunąć czat, po prostu naciskamy C. Jeśli naciśniemy C, a będzie duże, tutaj po prostu pomagają dodatkowe informacje. Po lewej stronie naciskamy C, wyskakuje czat, jeszcze kolejne, jest duży. Można pisać czat ogólny, klanowy, grupowy lub prywatny. Przejdźmy dalej. Prawy górny róg tej gry. Tutaj czerwony pasek oznacza nasze życie. Tutaj żółty, zaraz wam pokażę. Jeśli zabijemy kogoś, na przykład żabę, możemy dostać jakiś przedmiot. Jak widać, żółty to jest po prostu poziom doświadczenia. Tutaj mamy nasze złoto. Tu, w tych miejscach, nasz ekwipunek, nasze ubranie. Hełm, naszyjnik, pierścionek, rękawice, tarcza, w tym przypadku strzały, zbroja, miecz, w tym przypadku łuk, kusza i butki. Dodatkowe miejsce na talizman lub coś innego. Tutaj mamy nasze statystyki bazowe. Na przykład siła, zręczność, intelekt. Poniżej mamy dodatkowe informacje. Na przykład atak, pancerz, SA, szybkość uderzenia, odporności. Czerwone, ogień. Żółte, błyskawice, niebieskie, woda, zielone, trucizna. Następnie mamy punkty honoru, smucze łuski, wyczerpanie, smucze runy. Wyczerpanie jest to 360 godzin. 360 minut, przepraszam. 360 minut to 6 godzin gry dziennie. W trzecim mamy krytyk, moc krytyka, K, magiczny, krytyczny, magiczny, unik, blok. W kolejnym leczenie, apsa i tak dalej, energia i mana jest tu chyba najważniejsza. A na końcu to tam jakieś duperele. Tutaj aktywne questy, obok lista klanów, miecze, zgoda na PvP, tarcza lub brak zgody. Jeśli jest tarcza, to po prostu brak zgody na użycie pojedynku z innym graczem. Są miecze, możecie bić się z każdym. Ale jeśli mamy te miecze, a tu ta kuleczka jest zielona, nic się nie stanie. Będziemy po prostu nie mógł nikt nas atakować. Jeśli jest żółta lub pomarańczowa, gracz, jeśli mamy miecze, może nas bić. Jeśli jest czerwona, może każdy nas bić. Ok, przejdźmy dalej. Konfiguracja. Możemy ustalić sobie dla nas, jak chcemy grać. Blokuj wiadomości prywatne, poczta od nieznajomych, zaproszenia od klanu i zagrożenia dyplomacji, tak dalej. Ustawiamy to dla własnych potrzeb. Dodatki do gry o własnej woli. I po prostu naciskamy instaluj F5. Już mamy. Jak widać, jest procentnik u góry, mam 90% życia i 500% doświadczenia. Potem się tylko do 100 XP. Ok, przejdźmy dalej. Tutaj jest to nasza torba. Po prostu nasze przedmioty, w której możemy mieć torbę. Możemy mieć tych torb 3. To jest jedna, która mieści 42 przedmioty. Może mieścić. Następna kolejnie może
i następna tak samo. Tutaj jest miejsce na klucze. Wyloguj, sterowanie, możecie sobie przeczytać, walka i akcje. Premium po prostu za smocze łuski, ja mam 50. Przepraszam, tutaj możecie więcej sobie, pakiety promocyjne, to wpisujecie kody z gier, kody z po prostu płyty. No i okej, to jest nasza postać. Jeśli widzimy jakiegoś naszego przeciwnika, jakiegoś potwora, w tym przypadku to jest żaba, pisze jego nazwa i pod nim level, który ma podany potwór. Jeśli ma pierwszy, ja mam pierwszy, dam mu radę na spokojnie. Zabijamy go i dostajemy żabie utka. Typ, są różne typy, leczy, 24 punkty życia, potwierdź lub nie. Jeśli tak, to tak, jeśli nie, to nie. Świerszcz, jest drugi ma level, zabijamy. Awansowałeś na poziom drugi, plus jeden siły, zręczność intelektu. I tutaj możemy albo odmówić, albo tak, albo nie. W moim przypadku dobijamy dzisiaj trzeci poziom. I po prostu mam nadzieję, że wyjaśniłem to, co mogłem. I po prostu dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.